Nie wierzę! Siemane maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. No i słuchajcie, w końcu nadszedł ten dzień, w którym doczekaliśmy się nowej postaci. Karl, bo właśnie o nim mowa, już jest w grze i co ciekawe jest do kupienia, za całkiem przyzwoitą cenę. Ja w tym momencie mógłbym sobie kupić tego właśnie Karla za mniej niż jednego megaboxa, no i wszyscy pewnie byliby szczęśliwi, ale ja obiecałem wam coś innego i dzisiaj zrobimy polowanie na Karla i otworzymy naprawdę sporo skrzynek. Bo jak widzicie, na moim koncie 61 normalnych boksików, 3 big boksiki. No i mimo, że pod ostatnim odcinkiem wcale nie zostawiliście jakoś ultra dużo łapek, bo nawet 10 tysięcy wam się nie udało, no to z okazji nowej postaci otworzymy aż 5 megaboksów. To jest naprawdę dużo. No grubo ponad 100 zł. Nie idziemy na łatwiznę, nie kupujemy postaci, dlatego wy już tutaj zejdźcie i zostawcie łapkę w górę. Wiem, że będzie bardzo ciężko, ale za takie poświęcenie z mojej strony myślę, że te 15 tysięcy łapek da się radę zrobić, co? Do tego stawcie suba z dzwoneczkiem, żeby zawsze być na bieżąco. No i jeszcze na szybciutko przypomnę wam, że wbijacie na mojego Instagrama, bo tam cały czas ciekawe rzeczy, ciekawe relacje. Wbijajcie, link w opisie. Możemy się umówić tak, że jeżeli pod tym odcinkiem faktycznie zostawicie 15 tysięcy łapek za ilość skrzynek, którą dzisiaj otworzymy, to w następnym odcinku albo za 2 odcinki również zrobimy takie samo polowanie, tylko że u Gabi. Na Gabi koncie, z Gabi oczywiście. Dajcie znać, czy macie ochotę na taki odcinek. Oczywiście zostawcie łapki, a teraz już nie będę przynudzał. Zaczynajmy. Dobra, zacznijmy od zwykłych małych boksików. Od razu wam powiem, że będziemy te skrzynki otwierali w różnych kolejnościach. No nie tak, że otworzymy najpierw to, potem to, tylko będziemy mieszać, więc trzeba oglądać cały odcinek. No a my otwórzmy pierwszy i zobaczmy. 150 golda, do tego 4 punkty do Dynamike'a i 6 do Rico. Do Colta punkty i do Gina punkty. Do Jessie 4 punkty i do Shelly 6 punktów. Do Colta punkty, do Barley'a punkty i bonusik, a tutaj jeden event ticket. Do Bulla 6 punktów, do Mortisa 8 punktów i do tego event ticket. Dobra, otwórzmy naszego pierwszego big boxika i zobaczmy, co tutaj ciekawego będzie. 49 golda, do tego do Barley'a 11 punktów, do Gina 11 punktów i do Piper 15, a na koniec 8 gemów, bardzo dużo. Do Jessie 6 punktów i do Barley'a 10 punktów. No powiem wam, bardzo chciałbym tego nowego Karla mieć, więc prawdopodobnie, jeżeli nie uda mi się go wydropić w dwóch openingach, no to po prostu go sobie kupimy za kilka odcinków i zobaczymy, jak on będzie działał, bo na razie te skrzynki, no są jakie są. Ale jeszcze nie tak dużo ich otworzyłem. Wy koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy wy już Karla macie i czy graliście i jak wam się podoba, bo mi ciężko ocenić. Do Franka punkciki i do Mortisa znowu punkciki. Bardzo bym się cieszył, gdyby poza tutaj Karlem coś jeszcze nam dzisiaj wypadło. No ale musimy pamiętać o tym, że już poza Karlem tak naprawdę brakuje nam tylko 3 legend. No a legendy są bardzo rzadkie, dlatego no nie liczę na to. Nie wierzę! Nie wiem w ogóle, co się stało, moi drodzy, bo otworzyłem po prostu skrzyneczkę, tą tanią, znaczy tą zwykłą, i wypadł Karl. 10 skrzynce albo 11? Przecież te postacie są rzadkie, nawet ta super rara jest chyba z 2% szans. Jakim cudem to w ogóle się wydarzyło? A ja kupiłem 1000 gemów, żeby dzisiaj otwierać skrzynki. To nie ma sensu. No i teraz nie do końca wiem, czy jest sens w ogóle otwierać dalej te skrzyneczki. Czy ja powinienem otwierać te 5 mega boksów, bo skoro trafiłem w 10 skrzynce normalnej tego Karla, no to w sumie tak naprawdę po co otwierać więcej, skoro to jest polowanie na Karla. No ale już dobra, żeby być słownym, otworzymy dzisiaj resztę tych skrzynek, tak jak obiecałem, żeby nie było. Ale no, powiem wam szczerze, ostatnio mam mega szczęście do postaci. To w ogóle było naprawdę ultra dziwne, ponieważ to była jedyna rzecz, którą ja wydropiłem z tej skrzynki. Po prostu ją otworzyłem i dostałem. Nie dostałem ani golda, ani nic innego. Czy tak w ogóle można? A teraz nam Crow tutaj wleciał do promocji i może zamiast 5 megaboksów kupiłbym sobie Crowa na przykład w następnym odcinku. Kurde, to wydaje się bardziej logiczne. No ale dobra, niech będzie już wam. Do Colta punkciki i do Piper, do El Primo i do Jessie, do Barley'a, do Penny i 2 event tikety. Dobra, otwórzmy pierwszego megaboksa na dzisiaj i zobaczmy, czy coś tam nam ciekawego wyleci, czy może nam nie wyleci. Sprawdźmy. 193 golda, do tego Frank 9 punktów, do Mortisa 28 aż, do tego do Nity 39, na koniec do Shelly 40 i czy będzie coś jeszcze? Do Colta 69, haha,
Ha, bardzo śmieszne. I 5 event ticketów. Punkty do Tary i punkty do Gina. A do tego event ticket. Punkty do Broka i punkty do Penny. A do tego event ticket. Punkty do Gina i punkty do Franka. Punkty do Bula i do Poco. Punkty do Piper i do tego do Gina. Do Gina ponownie, do Poco ponownie i 3 gemy. Do El Primo, do Daryla i na koniec token Doubler. Bardzo się przyda. Do Franka punkty i do Broka punkty. Do Rico punkty i do Mortisa. Dobra, otwórzmy tym razem Big Boxika i z niego Gabi miała ogromne szczęście. Ja nie za bardzo, 90 golda, do tego do Penny 20 aż punktów i na koniec do Jessie 24 punkty i do tego 3 gemy. Dalej lecimy, moi drodzy, a tutaj 17 golda do Jean 5 punktów, do El Primo 6 punktów, do Jessie 5 punktów i do Nity 6 punktów, do Colta 5 punktów, do Poco 5 punktów i do Event Ticketa 1 punkt, do Franka punkciki i do Tary również punkciki, bardzo dużo. Do Barleya 4 punkty, do Rico 10 punktów aż i na koniec 2 event tikety. El Primo 10, Frank 10 i token Doubler. Do Shelly 8 punktów i do Broka aż 25. Przyszedł czas na kolejnego mega boxa, dlatego zróbmy to, otwórzmy go i zobaczmy, co nam wypadnie. 183 golda, nie za dużo, do tego do Bula 20 punktów, do Poco 20 punktów, do Piper 23 punkty, do Mortisa 34 punkty i pytanie, do Pam 46 punktów. No, powiem wam, jestem zawsze taki, tak jak mówiłem, zawsze mam taki lekki zawał serca, 4 event tikety. Do Pam 10 punktów i do Nity 15. Do Rico 4 punkty, do Dynamike'a 7 punktów, w końcu dostaję do niego jakieś punkty i 3 gemy. Do Shelly punkty i do Rico 6 punktów też. Do Bula 6 punktów i do Tary również 6 punktów. Do Shelly punkty i do Jessie punkty i co będzie dodatkowo? Event ticket. Do Colta 4 punkciki i do Broka 10 punkcików, a do tego kolejny event ticket. Do Pam 6 punktów, do Shelly 8 punktów i event ticket. Do Pam 5 punktów, do Colta 8 punktów. Do Jessie 4 punkty i do Rico 7. Do El Primo i do Tary 25 aż po raz kolejny, a do tego 3 gemy. Do Mortisa 6 punktów i do El Primo 8. Do Pam 4 punkciki, do Barleya 8 punkcików. Do El Primo i do Rico 15. Dobra, otwórzmy sobie ostatniego na dzisiaj Big Boxa i zobaczmy, co tam ciekawego będzie. 56 golda do Dynamike'a 12 punktów, do Gina 12 punktów, do Broka 20 punktów, a do tego 5 gemów. Do Bula 4 punkciki i do Rico 8 punkcików. Do Rico 6 punktów i do tego do Penny również 6 punktów. Do Colta 4 punkty i do Mortisa 6. Do Barleya 6 i do El Primo 7. Do Rico 6 i do Piper 7. Do Barleya 4 i do Carla 6. Po raz pierwszy dostałem punkty do Carla. Niesamowite. Do Carla po raz kolejny 6 punktów, no i się w końcu obudzili. Do Pam 6 punktów i do tego event ticket. Do Shelly 8 punktów, do tego do Nity aż 10. No, przyszedł czas na kolejnego megaboxa i go otwórzmy i zobaczmy, co tam w tych megaboxach się ukrywa. 278 golda, w końcu jakoś więcej. Do Daryla 14 punktów. Jak się chyba tak zaczyna, to już chyba nic nie będzie dobrego. Do Colta 15 punktów, dokładnie. Tak mało tych punktów jest. Do Dynamike'a 34 przyda się. Do Mortisa 35. No i do Poco, do Poco 47. No nie za fajne te megaboxy jak na dzisiaj. Jeden event ticket i 3 gemy. Do Rico punkty i do Broka punkty. Do Shelly 6 punktów i do Colta 15 punktów. Do Franka 4 punkty, do Poco 5 punktów i to wszystko. Do Broka 5 punktów, do Franka 7 punktów i 2 event tikety. Do Barleya 4 punkty, do Dynamike'a 6. Do Daryla 5 punktów, do Pam 8 punktów. Do Dynamike'a 5 i do Mortisa 7, a do tego 2 event tikety. Do El Primo 5, do Daryla 6. Do Bula 6 i do tego do Carla 6 w końcu i 2 event tikety. No i ostatni mały boksik, a tutaj mamy 30 golda, do Colta 6 punktów i do Penny 6 punktów, a na koniec
Event Ticket. No i dobra, jako że trafiłem Karla bardzo szybko, postanowiłem, że nie otworzymy 5 megaboksów, a 4 megaboksy, żeby wiecie jednak, zostawić troszeczkę tych gemów na kolejne openingi, a Karla i tak już mamy, więc dzięki temu jeden megaboks sobie odjąłem. Myślę, że to jest całkiem sprawiedliwe. Mogłem ich wcale nie otwierać, bo przecież to odcinek się nazywa Polowanie na Karla, a wypolowaliśmy go z darmowych skrzyneczek. No to otwórzmy ostatnią skrzynkę tego dnia, megaboksa 4 już dzisiaj, a tutaj będzie 191 golda, do tego do Daryla 9 punktów, do El Primo 18, czyli znowu nic nie będzie, bo za mało punktów leci, do Franka 19, do Gina 27, do Shelly 31, dokładnie o tym mówiłem, do tego 8 event ticketów aż i 5 gemów. Czy ja jestem zadowolony z tego openingu? Spełniliśmy nasz cel, zrobiliśmy co chcieliśmy, no ale gdzieś tam człowiek zawsze się łudził, że jakaś legenda będzie, tym razem nie, ale jeszcze czuję, że niedługo ją dostaniemy. No, więc pamiętajcie, jeżeli pod tym odcinkiem uda wam się zostawić 15 tysięcy łapek, to jest dużo, ale dla was to damy radę, no to w następnym odcinku albo z 2 odcinki zrobimy takie samo polowanie na Gabi koncie i tam być może również uda się nam odblokować Karla. Karl już jest w moim posiadaniu, mogę go sobie wybrać, tak on to wygląda, całkiem jest fajny, no i na dniach też sobie nim pogramy i przetestujemy, czy jest fajny, czy nie fajny. A na teraz ja już się będę żegnał, jak zawsze pamiętajcie o G2, gdzie z kodem MANO 3% zatuj na wszystkie PV gierki. Link oczywiście w opisie, dam też linki do mojego fanpage'a, Instagrama, zapraszam gorąco. A na dzisiaj moje Brawl Starsowe świry to wszystko, trzymajcie się, pa pa!